Chwalmy Pana, bo serce Jego żąda i pragnie. Ojca i Syna, i Ducha Świętego, Pana z wami. I z Duchem Twoim. W czasie tej mszy świętej Panu Bogu polecamy zmarłych, prosząc o wieczne zbawienie dla nich, o pełnię szczęścia w Królestwie Niebieskim. Polecamy zmarłego księdza kanonika Eugeniusza Łudzika, a także polecamy zmarłą Janinę Czubaj, jej drugą co śmierci, i także Stanisława Srogę w 15 co śmierci. Prośmy w intencji zmarłych. Zdrowaś Maryja, Boga Rodzico, błaga. Dzisiaj po mszy świętej, którą teraz przeżywamy, odsłonimy i poświęcimy tablicę upamiętającą świętej pamięci księdza Eugeniusza Łudzika, byłego proboszcza parafii Brzeźnica. I przy okazji tego ogłoszenia pragnę takie rozliczenie z darowizn fundatorów tablicy upamiętniającej księdza Eugeniusza Łudzika. Zebrano na ten cel, na właśnie ufundowanie tej tablicy, 6700 zł. Tablica kosztowała całe koszty 5369, zostało 1331 i te pieniążki zostały przekazane na Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Inicjatorem tablicy był pan Józef Tracz. Bardzo mu dziękujemy za tą inicjatywę i nakręcony filmik i w ogóle postaranie się o to, żeby była ta tablica. Bardzo dziękujemy wszystkim ofiarodawcom za wsparcie tego przedsięwzięcia. Jest to nasz wkład w upamiętnienie zasłużonego dla brzeźnickiej parafii księdza kanonika Eugeniusza Łudzika. O błogosław Jezu drogi, tym co serce Twe kochają, niechaj skarb ten cenny drogi. Niechaj skarb ten cenny drogi na wiek wieków posiadają. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Wdzięczność jest przejawem duchowej kultury człowieka i wyrazem pamięci o otrzymanym dobru. Wszyscy czujemy się dłużnikami wobec Pana Boga, który dał nam istnienie, zdrowie i zdolności. Jesteśmy dłużnikami względem naszych rodziców, nauczycieli, wychowawców, księży, którzy nam służyli we wszelaki sposób. Dzisiaj, szczególnie zgromadzeni w murach tego kościoła, pragniemy utrwalić w sercach i na tej tablicy pamięć o księdzu Eugeniuszu Łudziku, proboszczu tej parafii, budowniczym tego kościoła, który wszystkich nas prowadził modlitwą, Eucharystią, sakramentami świętymi, pracowitością do Pana Boga. Obejmijmy także modlitwą wszystkich nas zebranych, naszą Ojczyznę, której i ksiądz Eugeniusz, my staramy się służyć. Dlatego jeszcze przed pobłogosławieniem tej tablicy, poświęceniem, w tych wszystkich intencjach, o których tutaj wspomniałem, o całej naszej parafii, a szczególnie księdzu Eugeniuszu dzisiaj, wszystkich naszych zmarłych, obejmijmy ich wszystkich modlitwą pańską. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajcom. I wiejąj nas na powinienie, ale nas zbaw od złego. Módlmy się.
Boże Stwórco i Ojcze wszystkich ludzi, Ty posłałeś swojego Syna jako nauczyciela mądrości, która do Ciebie prowadzi. Ty nieustannie powołujesz i posyłasz zwiastun swojego słowa, aby Twoje imię było uwielbione między narodami. Obdarz wieczną nagrodą nieśmiertelności i chwały naszych właśnie nauczycieli, wychowawców, księży, którzy trudzili się nad naszym życiem, wychowaniem, naszą wiarą. A szczególnie obdarz życiem wiecznym zmarłego księdza Eugeniusza, tak jak tutaj mamy na tablicy napisane, księdzu kanonikowi Eugeniuszowi Łudzikowi, proboszczowi parafii Brzeźnica w latach 1985-2000, twórcy i budowniczemu tej świątyni, z pamięcią w modlitwie wdzięczni parafianie, styczeń 2019 rok. I wszechmogący Boże, pobłogosław tą tablicę i poświęć w imię Trójcy Przynajświętszej, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Matce Bożej też zawierzmy wszystkie te sprawy w modlitwie. Za chwileczkę odmówimy Anioł Pański, najpierw pokropimy wodą święconą. Ksiądz Eugeniusz bardzo lubił modlitwę Anioł Pański. Akurat przy poświęceniu tej tablicy zadzwoniły nam dzwony, a więc w jego intencji, w intencji całej parafii, tego kościoła, wszystkiego, co tutaj stanowi tą świątynię, wszelakie dobro, za wszystkich fundatorów, za każdy grosz ofiarowany na tą świątynię przez wszystkie rodziny, nie tylko parafii, ale i spoza parafii i gości, odmawiajmy tą modlitwę i za zmarłych, którzy na pewno tutaj wiele pracy włożyli, a odeszli już do Pana, by dostąpili łaski życia wiecznego. Anioł Pański zwiastował Pannie Marii. I Boże, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Oto ja, służebnica Pańska. Niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie Boże, racz dla serca nasze, abyśmy, którzy zawiastowaniem anielskim wcieleniem Chrystusa, Syna Twego, poznali przez Jego mękę i krzyż, do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tego Chrystusa, Pana naszego. Amen. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mi wieczne spoczywanie. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mi wieczne spoczywanie. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mi wieczne spoczywanie. I odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. I na tej tablicy jest jeszcze napis, hasło, słowa Ojca Świętego, Świętego Jana Pawła II. Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest. Nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Bardzo dziękuję za modlitwę, za bycie tutaj przy tym poświęceniu. Zakończmy znakiem Krzyża Świętego w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Jeżeli Pan organista jeszcze jest, to niech nam coś zagra.
już światu kołysany. Znów jeden dzień odfrunął nam jak ptak. Panience swej piosenkę na dobranoc zaśpiewać chcę w ostatnią chwilę dnia. Panience swej piosenkę na dobranoc zaśpiewać chcę w ostatnią chwilę dnia. I chociaż wnet ostatnie światła zgasną, opieka twa rozproszy nocy mrok. Uśpionym wsiom, ukołysanym miastom, panienko daj szczęśliwą dobrą noc. Uśpionym wsiom, ukołysanym miastom, panienko daj szczęśliwą dobrą noc. I ludzkim snom błogosław dłonią jasną i oddal od nich cień codziennych tros. I tym, co znów nie będą mogli zasnąć, panienko daj